Yennefer miała rację. Ciri rzeczywiście pojawiła się na Skellige. Przybyła tam z innego świata, w towarzystwie zamaskowanego czarodzieja. Dziewczyna i czarodziej walczyli z dzikim gonem, a potem uciekli przez portale prowadzące do Velen. Tutaj urywał się jeden trop, a zaczynał drugi. Dużo później dziki gon pojawił się na wyspie Hindarsfjall, co mogło znaczyć, że Ciri wróciła na Skellige. Witam gorąco wszystkich, jestem Darius. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3, Dziki Gon, Next Gen. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy przy druidach. Dobra, dzisiejsze plany na dzisiejszy odcinek? Nie mam pojęcia. Wybiłem się totalnie z rytmu. Zerknijmy więc na zadania, zobaczymy, co my tu mamy do zrobienia. Jak to wygląda? Tu jest. Mamy kilka wyścigów. Mamy wściekłe pięści. A jeszcze sobie poczekam na wściekłe pięści. Do jednak do 30. Nie wiem właśnie, jak to rozporządzić. Czy tu my mamy jeszcze jakąś tablicę nieprzeczytaną? Z informacjami nie. No tak się zastanawiam, czy nie zacząć może pytajników robić na lądzie albo na morzu znowu. Wyczylibyśmy tą stronę tym razem. Chyba tak zrobi. Czyli co, najbliższe miejsce do portu. I o, tu jest łódeczka. Cmentarzysko. No i tutaj byśmy mogli już później zacząć czyścić wody niespokojne. Dobra. Jak wygląda jeszcze sytuacja z 220 na 220? Trzeba będzie wcześniej się udać do tego. Pozbyć się trochę fantów w takim układzie. No i tak chyba zrobię. Najpierw udamy się do jakiegoś gagatka, żeby pozbyć się fantów. A później wrócimy i wyczyścimy tutaj oto te. Jejku, myślę, że ktoś na koni jedzie, to dzika zwierzyna. Wilki słychać niedaleko. Jedzie. O, a ci co to robią? Co się dzieje? Co się dzieje? To co się boicie? Oni się zajmą sobą. Jejku, jak krzyczą. Twardziele. No, dokładnie. Dobrze, Gera, powiedziałeś. No więc tak. Szybka podróż do znajomego handlarza. Handlarza. Kowala. Ciekawe, czy ten, co tutaj ostatnio przekazał informację, jeszcze będzie. Jest! Pracuje. Nie da się z nim pogadać? Nie da się z nim pogadać. Mieczy chcesz wyklepać? Tak, chcę wyklepać. A więc wróciłeś. Miałem rację, he? Chętnie się rozejrzę. Właśnie, chętnie się pozbędę. Paru fantów. Tu mamy tak, srebrny. To jest właśnie ten dylemat, że to te, które mają więcej na obrażenia,
mają mniej w dodatkach, a te, które mają mniej w obrażeniach, więcej w dodatkach. Stalowa 44, stalowa 44. No i co tu teraz jest? W znaku Queen Axie. A tu mam przyjdzie, znaku Art. Szansa na przełomienie. Szybcie pancerza 32. Obydwa takie ciekawe są. Waga. Ten jest lżejszy. A ten ma 10% Queenu i Axie. Dobra, tego sprzedam. Co tu mamy jeszcze? Broń stalowa 37, 32 i 28. Czyli ta broń stalowa 37 ma najwięcej i art ma. Zimna, zamrożenie, ingini, krwawienie. Ło, szansa na podpalenie. Stalowa 38. Nieźle. Broń stalowa 31. Dobra, ta idzie do sprzedania. Nad tamtymi muszę jeszcze się zastanowić. Aczkolwiek muszę coś zrobić, bo jak mam płynąć znowu po wodach, to tam nie potrzebuję jakichś specjalnych mieczy. Nie potrzebuję specjalnych mieczy, aczkolwiek więcej potrzebuję miejsca wolnego. Dobra, co tu mamy jeszcze? Zbroja ciężka. Żywotność. No. Tutaj co mamy? Plus 10, ale jest odporność na wrażenia kute. Dużo tego mam, a one... O, pieniążku już nie macie. O! Bida, bida. Niedobrze. Co ja tu mam coś od ciebie kupić, kolego? Ojejku, jejku. Same jakieś problemy. Nic, kamieni będziemy kupować. Wystarczy jeden kupić kamieni. Ten złoty. Dobra, weźmiemy tego, kupimy. Na razie. Już 5 ich mam. Nieźle. Dobra. I teraz jedziemy to do sprzedania. To też, chociaż to na pewno, to na pewno. Tego też już mam sporo. To też. Te buciki to ja sobie zostawię, bo one są dobre, widzę. Buty kawalerzysty. To do sprzedania. To też. To też. Rękawice. Te tutaj słabe. Te za ciężkie. O, te mogą być. I gacie też mogą być. No tak, 15. Wow. Ja nie wiem, czy to... Chociaż może się przebierzemy na jakiś czas. Coś innego ubierzemy. Właśnie się tak zastanawiam. 136. To w takim razie przydałoby się jeszcze te posprzedawać skóry, bo pewnie dużo skór już jest. Także w tym przypadku ja bym musiał iść tam do tamtego handlarza. Trochę z nim pohandlować. A tutaj. On też tam ma jakieś ciekawe materiały. On tu gdzieś w tym miejscu powinien być. Tu jest, okej. Witaj, chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. Dobra. Tu już też za bardzo rzeczy nie mam, ale
Kupić będę mógł od niego to, sztaba meterytu. Jedna wystarczy. Okej. I teraz, co tu skóry u niego, muszę się pozbyć. Gdzie ja mam te skóry? Tu? Tutaj chyba będą, mi się wydaje. Bo to tego tutaj dużo. To wszystko. Należy posprzedawać, żeby... O! Skóry najwięcej ważą. Tu jeszcze. Tu. 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 Mam to akurat nie, ale też niech idzie do sprzedania. Nie wiem, czy coś jeszcze ciężkiego zostało. 116 jest. No, ta zbroja będzie ważyć swoje też. A tu już nic więcej nie mam, żeby coś dużo ważyło. Dobra. Bywaj. Właśnie, a. Dobra, to my jeszcze sobie tutaj zrzucimy to do skrzyni. I powinno być już ok, bo powinno być poniżej setki z rzeczami. Schowek. Jeszcze miecze posprzedawać. A, przecież to szlak jasny. Dobra, wrzucamy je tu na razie. Nie chcę mi się tyle razy łazić. I to też tu zostawiamy. Dobra. Róg to może być, to może być. Ile te runy ważą? A, niedużo. Dobra. Chociaż czy sens jest nosić te runy wszystkie? Dobra, to przerzucamy, bo i tak to nie będę tego używał. Dużo tutaj zajmuje też miejsca, to zostawię tylko te większe, ewentualnie jakbym potrzebował coś zamontować na szybkiego. Też. No to już możemy zostawić, niech to będzie. Tu jeszcze te też pozostawiamy. I już będzie to jakoś super. Dobra. A już możemy zostawić. Jak tam? Lżej na sercu. 78 i teraz takiej oto postaci możemy już udać się na wyprawę wodną, morską w poszukiwaniu kontrabandy, zatopionych statków i innych takich szare mery, persze mery, karpe szare. Właśnie. Dobra. Gdzie jest stateczek? To jest ten, co żeśmy tutaj przypłynęli, czy jakiś nowy? Chyba ten, co przypłynęliśmy tutaj. Ciekawe, w jakim stanie jest. Wygląda na dobry. Raz się przekonamy. No, dobry jest, okej. Okay. Dobra. Zaznaczamy pierwszy punkcik, do którego się wybierzemy i będziemy robić, tam jedziemy. Od samej góry zaczniemy, nie ma nic więcej, no, dobra. Albo chociaż, kurczę, tu do góry, tu,
Tu. No, jakoś tak. Dobra, pierwszy tutaj. Niedaleko to. Zaraz tutaj. Obadamy 200, coś jest. O, jeszcze jedno muszę zmienić. O, tą lampę. Na te duchy to raczej lamp nie będę potrzebował. A ja nie lampę, co ja to mówię. Rób miałem tutaj dać, aż... O, właśnie. Dobra. Teraz już możemy płynąć spokojnie. Jest róg, jest proca, a czy proca? Kusza. No, przyspieszaj, Geralt. Płyniemy do pierwszej kontrabandy, czy to takiego skarbu. No, jesteśmy. Kontrabanda. Dobra, pierwsza ofiara kontrabandy. Co tu mamy? Do tego trochę więcej pływa po tych wodach. Ach, mam go. Będziemy się ciężko bawić teraz. Dobra. Jeszcze jeden płynie. Geralt. Ładuj, strzelaj. Dobra, załatwiona. O, tutaj mamy cośnik. I jeszcze jedna. Skrzyneczka. I do góry, Geralt. Powietrza już brakuje. No, wieloryba słychać. Piękny, piękny klimat. Piękna przyroda. Dobra, to teraz idziemy na górę. W tamtym kierunku zrobimy te punkciki. Ja mamy 100, a to bliziutko. To akurat są tutaj dość gęsto, także fajnie. Piękne to jest, naprawdę. Taki element prosty, a dużo cieszy człowieka. Dobra, mamy kolejne. O, pudło! Co jest? Jeszcze jeden. Okej. Jeszcze jeden. Dobra. Teraz zbieramy. To jest jedno. Weź znowu. Dobra. Okej, i ostatnia skrzyneczka. Dobra. Gdzie on jest? Czemu znikłeś? Chciałem cię zobaczyć pod wodą. Czekaj, czy jest szansa. Dobrze go zobaczyć pod wodą. Dobra, Geralt. Nie teraz, nie ma go. Dobra. I teraz co? Wysepka. Z tego co kojarzę, następnym punktem będzie, a później tutaj dwie jeszcze mamy, dobra. O, zbuję.
spróbuję może na stateczku z akcji. Akcji jest. No. Był widoczny kolega. Już nie jest. No, chodźcie, który pierwszy? Nie tak. To... No, się boję podejść. No. Dobra, bijcie się tam. Jeszcze tego. O, i to jest fajna zabawa. Biją między się sobą. Proszę, popam. Jeszcze tego. No, pyk. Dobra. Jeszcze jakiś został koleś, jegomość. Dobra, za chwilę. Oj, Gera, ty to masz dobre serduszko. Wolał go z pięści załatwić, niż z scyzoryków. No dobra. To tylko tyle? Nic więcej tutaj nie ma dla nas. No co zrobić? Chociaż zaraz muszę sprawdzić. A jest, obozowisko to był ten pytanik, dobra. Nie wiem, czy to ma sens patrzeć się na tą wysepkę, taka tam się przebiegnie, zobaczę na drugą stronę tylko, co jest. Nic, ta ona cisza, spokój. To płyniemy dalej. Kolejnym punktem będzie gdzieś tutaj niedaleko miejsce. O właśnie, tutaj to zrobimy najpierw. No już dzień się też powoli kończy. Zachód słońca na morzu. Dwieście stóp. A tak średnio. Niedaleko widać w sumie. Może to oni coś ukryli. To ich może kontrabanda. Okej. I hop do wody, Geralt. A czemu ty nie chcesz zanurkować, kolego? Znowu się coś... Atoli, co? Chyba, że któryś nas weźmie pod wodę wciągnie. O, właśnie. Super, cieszę się. Dobrze. Bo nie mogłem zanurkować. Coś się spatoliło. Teraz pytanie, czy jak wypłynę, to czy będę mógł znowu zanurkować. Mam nadzieję, że powietrza starczy. Ale jest jakiś kolega. Zawsze może wciągnąć. Dobra. Już nie potrzebuję kolegi. Dobra. Płyniemy do góry razem.
Nie mogę. Nie działa. Nie mogę zanarkować. Niestety, nie? Coś się stagowało. Dobra, następny punkcik. To te dwa zrobimy tutaj. No i kolejna kontrabanda. Teraz pytanie, czy zanurkuje? Nie. Znowu. No, wciągajcie mnie pod wodę. O, super, dzięki. Dobra. Jeszcze jakaś? Dobra. Płyń, Geralt, po kontrabandę. Spoko. Jedna skrzyneczka, druga i trzecia. Ja muszę sprawdzić, co tam w ogóle. Dobra. Co tam w ogóle ostatnie skrzynie poprzynosiły? Czy coś ciekawego jest, czy nie? To jest pytanie, czy zdążę. Niewesoło jest. Dobra. O! Niedobrze, niedobrze. Co to? No to wciągaj mnie pod wodę, bo nie chcę się na uderzce bawić. No. Wciągacie mnie? Jezu. Ja z kółka wypiję, bo energii też widzę mało. Jeszcze jakaś? Nie, ale... No, jest kółka. Pomogła. Dobrze. Właśnie miałem sprawdzić, jakie to tam rzeczy powchodziły ciekawe. O! Taka inna. Taka wyjątkowa. A tu oto mieczy to mało, więcej ciuchu widzę. W skrzyniach jest. Ale to raczej wszystko to takie same, powtarzające się. Nic. O! Tu ciekawe widzę jest. O, dobre szutki. Tu jeszcze co mamy? O, rękawice zabójcy też dobre. Gacie też. Spoko. Dobra. Teraz kierunek na ląd. Zaraz, tu gdzieś to powinno być. A, tutaj jeszcze nie ląd. Dobra. Później dopiero tutaj będzie ląd i tu. Czyli tu jeszcze mamy coś na wodzie. Mam nadzieję, że coś będzie, żeby mnie wciągło i trzeba będzie nurkować. O, proszę. Daleko nie było. Ale tu nic nie pływa. Jak ja się teraz zanurkować? Syreny, chodźcie tu. Zaraz może. No, zadmiesz. Wróg. Nie chcę zadmać wróg. Ale jest, że nic nie działa z tych przycisków. O, trzeba będzie zresetować grę, czy co? Dobra, spróbuję tam podpłynąć, bo ją wciągną. Jak nie, to trzeba będzie chyba...
No, tak daleko zaś nie dopłynę przecież. No, tam pływa jedna nad tym. Nurkujesz? O, jest, nurkuj. A co z tobą? Takie niechętne jakieś do współpracy. O, jest. Jest, wciągaj, wciągaj mnie. No, nareszcie coś dzieje. O, dzięki. Dobra. Tu jest. Jedno. U, cztery tutaj, wow. Drugie. Trzecie. I czwarte. Spoko, to było dobre. Warto było poczekać, żeby seryna wciągła. Uuu. Już załadowany jestem. Będzie trochę gorzej na tym. I się sztorm zbliża. Gorzej na lądzie będzie. Jak już jestem przeładowany. Jeszcze jedna. Co tu jest? Czemu tu nie ma żadnych znaczników? Czy drogowskazy? Był tam drogowskaz na pewno, na bank. Coś się pokićkało. Czy ja zaś mam? Że drogowskazów nie widać. Nie wiem, coś się z tą górą dzieje znowu. Dobra. To teraz tam płyniemy. No i co? Dopływamy do stateczka jakiegoś. Kontrabanda. Coś przy statku. Dobra. Zostaw mój stateczek. Już. No. Pod wodę może wciągniecie mnie. Dzięki. Mocniej. No. O, nareszcie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dziękuję. Teraz muszę znaleźć skrzyneczkę. Jest tylko jedna. To dobrze. Burza fajnie słychać pod wodą. Jeszcze skrzyneczka jest. A ja nie mogę. O, zaraz. Jest jakaś latająca. Nurkuj. No, wciągaj. Wciągaj mnie, kochana. No. Super. Dzięki ci wielkie. Dziękuję ci. Budzience masz. Jesteś wyzwolona. Okej. Okay. Co się... A, to jeszcze jest trzecia. O, ta pochowane. Tak ciekawie dziś. Tutaj. No. Nawet. Nie powiem. A, Geralt. Aha. Przeciążony, to nie będzie szybciej pływał. Niestety. Dobra, tu jedno mamy na lądzie. Nie wiem, czy to jest tutaj przy tym. Na brzegu, czy gdzieś w głąb trzeba iść tego lądu. Gdzie to jest ten pytajnik?
A z drugiej strony tutaj. Dobra. No to płyniemy tam. No jeszcze nie trzeba będzie dużo chodzić, bo trochę mam problemy z chodzeniem aktualnie. Nie, misio. Misio, misio, się kisio. Misio pilnuje skarbu. O, no działało na niego misia. Dobra. Co tu mamy? Misio coś tutaj pilnował. Jegomościa, żeś tu zaatakował. Wow, i rękawice tropiciela. Chociaż coś ciekawego tu dochodziło. Jakiś scyzoryk dobry. O, ten jest spoko. A teraz lepsze te miecze powchodzimy, widzę. Dobra, ciuchy jak zwykle, standardowo. O, rękawica tropiciela, dobre, dobre, spoko. No, przydałoby się teraz co? Tam jeszcze kilka na tym morzu jest do zakończenia pytajników. Zaraz popatrzymy się, jak to tutaj wygląda. Czyli co tutaj? Trzy... O! Wróciły. Drogowskazy widzę. No, tam były drogowskazy, były, wiedziałem o tym. Ogród Frey. A, to jest tam, gdzie ten wilkołak był, bo tam później mam się z Yennefery spotkać. Dobra, to najpierw tu płyniemy, to zrobimy, zobaczymy, jak to jeszcze sytuacja będzie wyglądać. O, i już jesteśmy przy kontrabandzie. Dobrze, tu coś pływa. Muszę dalej, nie muszę nurkować. No, wciągajcie mnie, chłopaki. Chłopaki, halo, jestem tu. No, chwyć za nogę. No. O, dzięki. Cześć. Cześć, chłopaki. Jak ja się tak cieszę, że was widzę. Super. No, biorę. Podziękuj koledze. Dobra. Spoko. Jeszcze jedna. I jeszcze... Dobra. Aż ty. Zbój. Masz. Masz go. I ostatnia skrzyneczka. Dobra, to mamy ogarnięte i do łódeczki następny punkcik. A to niedaleko, teraz będę był pytał. Tutaj dość blisko siebie ustawione. Jest kolejny pyk. O, i pięknie. Na chwilę będzie mniej niż 200 stóp, także bliżutko. O, już widać. Kontrabanda. Dobra, są tu chłopaki. Chodźcie tu, chodźcie tu. Tu jestem.
A, wciągaj. Nie co do podchody robisz. Serio. O, dzięki. Dziękuję ci bardzo. Byłeś pomocny. Jest jedna skrzyneczka, tu jest druga. O, się was to nazbierało. Dobra, gdzie tu jeszcze jest? Jedna skrzyneczka? Ciemno tu? Trochę się zgubiłem. Jest. Zdążę? Muszę. Dobra, na górę, Geralt. Dobra, udało się. Takie na pograniczu było, trochę z emocjami, ale... No i tutaj kolejny punkt był znowu gdzieś bliziutko. O, tutaj. Tu, jak to w ogóle wszystko wygląda? No to już to lepiej jest poczyszczone. Tu jeszcze... Tu mamy jakiś daleko oddalony, tak może czego jeszcze zrobimy na szybkiego. W tym odcinku się jeszcze może zmieści. A trzeba obmijać te śmieci, żeby łódeczki nie uszkodzić. Też tak ostatnio robiłem, żeby ominąć śmieci i wpłynąłem w syrenę i syrena mi uszkodziła. Czyli pływającą martwą syrenę. Nie przypuszczałem, że one też mogą stwarzać problem. Myślałem, że tylko żywe mogą uszkodzić, a nie martwe, ale stało się jak się stało. Musiałem zmienić łódeczkę. Mamy kontrabandę kolejną. Słuchajcie, koledzy wpływają. No, wciągamy. Raz, dwa, trzy. Serio. No, dziękuję. O, chłopaki. Już jestem pod wodą. Już się bawimy. Masz go. Tu jeszcze jest za to Geralt. Masz go. Dobra. Teraz, gdzie to są skrzyneczki? Tu jest jedna. Tu jest druga. Są trzy. Czy dwie? Jeszcze jedna musi gdzieś być. Tam jest. O, daleko. Oddaliłem się. Ale powinno wystarczyć powietrza. Nie powinno być jakiegoś problemu. Okej. Okay. Dobra. Gra i huczy. Pięknie. Dobra. Kolejny gdzie będzie? Gdzieś niedaleko też powinien być. O, tutaj jest. Tutaj. Już 320 mam przeciążenie. Jest 100 więcej. O, proszę. Było słychać. Wielorybka. Tak. O, dobra. A, syreny teraz są. Ty do wody skapi mnie wciągnąłem. Już? A, płyną szybko. Jest, dzięki. Dziękuję. Dziękuję. No, Geralt, płyń. Dobra. Tutaj mam dożyto.
nie ciągnie pod wodę. Ten ciężar. Teraz tak pomyślałem o tym właśnie. Kurczę, to było daleko od siebie są. To jest blisko, nie jest tak daleko. Jakby takie obciążone były i kurde ciągło na ziemię, raczej na dno, to nie było wesoło. Dobra, ogarnięty temat, wypływamy. A nie mogę znarkować. Nie umiem tak, żeby ze z nim pogadać. Dobra, dalej, co my tu mamy? Teraz taki daleko oddalony. To kierunek na niego. O, i co tu mamy? Jakiś stateczek jest. Kontrabanda koło niego. Chodź, Garrett, one są potrzebne w wodzie. Muszę wciągnąć znowu. No. Oj, za płytko. Jeszcze raz. O, teraz lepiej. Ale fajne dziewczyny. Tańcują koło mnie. Co to było? Dobra. Skrzyneczka ucieka. Dobra. Teraz skrzyneczki. I tutaj wy chcieli wykraść skrzyneczkę sprzed nosa. Dobra, i ostatnia tutaj. Żeby tylko powietrza starczyło. Spoko. Do góry, Geralt. Pięknie. Żyletki, no żyletki. Dobra. Kolejne z głowy. 330. 373. Jejku, co ja mówię. Nieźle. No i co? Tutaj by wypadało coś zrobić. Tu. Tu. I grota. No i kolejna scena. O, łupy wojenne. Do wody, Geralt. Do wody. O, pięknie. Dobra, raz. Dobra. Dobra, teraz muszę tutaj szybko ogarnąć temat, żeby znaleźć to, bo na bezdechu tu ja tutaj dużo nie zdziałam. O, jest tutaj coś. O, to nie była roślina. Dobra, dzięki. Jedna skrzyneczka może być. A ty. Jeszcze? Dziękuję. Co to takie bum-bum? Dobra, płyniemy na kolejny punkt. No i znowu o syrenę uderzyłem się. To muszą jakieś twarde skrzydła mieć.
sobie łódeczkę. Znowu uszkodziłem. O! Kolejna kontrabanda, syreny. No, Geralt, wskakuj do wody. O, pięknie. Dobra, płyń, 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 Geralt. Okej, a ty? Zatruła mnie. Dobra. Ciekawe, czy przy zatruciu też szybciej powietrze ucieka. Tu jest jedna i tam druga. Nie wiem, czy mi powietrza starczy tym razem. Niedobrze. Nie starczy. Dobra, wypływamy. Jest jeszcze jedna syrena. No, nurkuj, babo. Wciągaj pod wodę. Nie baw się wolnego. Wciągaj mnie. Nie ma czasu. Jak ona się bawi. O, właśnie. Dzięki. Dobra, Geralt. Skrzyneczkę wypływamy. Dziękuję, porobię cię. Kolejny pytanie z głowy. Wymazany. Ja może sobie coś zszamam, co nie? Po trochu z każdego. Może to coś nadbuduje się. Jak będę płynął na kolejny punkt. 405. Wow. Niezłe ciężary, niezłe ciężary. Dobra, tego robimy i kończymy na dzisiaj. Już ostatni. W dzisiejszym odcinku już nie ma co. Później trochę poza odcinkiem poogarnę sobie te skarby Fanty. Trzeba będzie do Kowala się udać. I tam u niego posprzedawać te Fanty, coś tam wymienić pewnie na diamenty czy coś tam, jakieś kamienie zakupić. Także jest ok. Dzisiejszy odcinek sponsorował Gelar, czyściciel, morski czyściciel. O, mamy kolejną kontrabandę. Skakuj szybko, Gelar, do wody. No i płyniemy. O ty! Dobra, płyń, 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 nie ma czasu. Dobra, jedna, druga. Druga skrzynia. Gdzie jest jeszcze jedna? Zgubiłem się. Tu jest. O, i się naprawił. Nurkowany. Dobra. Załatwiony problem z głowy. Dobra, gdzie jest widoczka? Tam jest. A tak szybko? Dobra. To ja też się załatwiłem szybko.
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Dobra. Ja myślę, że w tym miejscu się z wami pożegnam. Ja porobię sobie już poza nagrywaniem te rzeczy tam z tymi fantami, tylko pokażę wam, co tu się pojawiło. Coś nowego może. Wow. Takie. Niektóre są ciekawe. Ale niektóre. No tak, tutaj z pancerzy to ciężkie wszystko. Powtarzające się. Dobra. Dzięki wielkie, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie. Także na dzisiaj oczywiście mamy porobione. Idę pohandlować i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie, pozdrawiam, na razie, cześć.